Dzień dobry. Cześć, Marcin jestem. Wasza? Proszę, taki prezencik. Super, dziękuję. Zapraszam. Zaskoczył mnie tym prezentem. Zupełnie się nie spodziewałam, że mi coś przeniesie. To jest dla ciebie miejsce. Proszę. Woda gazowana czy nie gazowana? Gazowana, proszę. Zapytałem o imię czy tak, nie? Tak, oczywiście. Zapomniałem już. To mam, nie wiem, zgadywać, czy... Ja pamiętam swoje, jesteś Marcin. Marcin, zapomniałem. Chyba, że podajesz się z kogoś innego. Nie, Marcin. Ja jestem Basia. A, Basia. Proszę. Dobra. Co to jest takiego? Sałatka caprese i takie kanapeczki orzechowe. Dobra, spróbuję. Czegoś takiego nie jadłem. Mhm. A, kanapeczka wezmę. Lubisz oliwę truflową? Nie wiem, co to jest. Nie wiesz, to musisz spróbować. Raz się żyje. A ja na przykład uwielbiam ten aromat, ale on jest kontrowersyjny. To spróbuję kawałek bez? Tak, tylko to będzie do tego. A, więc tak, jakbyś sobie jeszcze nałożył... Aha, czyli to jeszcze trzeba, dobra. Jakbyś sobie nałożył, to ja bym ci od razu już dała. Super. A niektórym ten aromat kojarzy się z gazem ziemnym. Gdzieś jest gaz odkręcony. Czym się zajmujesz? Pracuję w korporacji. Czy te obrazy to twoje dzieło? Tak, to moje dzieło, ale nie zarabiam w ten sposób. One są dla przyjemności. Pasja, tak? Zabicie wolnego czasu? Nie zabicie, tak tylko nazwać, dobre czy... wykorzystanie. A, dobre wykorzystanie. A ty czym się zajmujesz? Wyglądasz, jakbyś pracował w bankowości? Ja wyglądam na bankowca? Chyba nie. Myślałam, że z bankowcem, bo spojrzałam na jego granatowy garnitur. Ja wiem, że to jest śmieszny stereotyp. No ale tak sobie wyobrażam bankowca. Jestem DJ-em, ponad 15 lat już. Wow. Prowadzę, można powiedzieć, dyskoteki, tak? Bo głównie gram na dyskotekach. Od ilu lat? 15, chyba ponad 15 będzie w tym roku. A od ilu lat masz taką fryzurę? Przyczepiła się do mojej fryzury sprzed 15 lat. Uważała, że chyba nie idę z trendem. Po prostu w tej fryzurze jest mi dobrze i tak zostanie.